Proszę bardzo, chłopie. Stań tutaj, chłopie, i stój nieruchomo. Ja jest Anselm Bohatyrowicz. Co? Anselm Bohatyrowicz. Anselm? Tak. Za plebejskie polskie imię. Anselm. Jak nazwa jakiejś choroby skórnej. Zrobił mi się Anselm pod pachą. Nie się o to. Słuchaj, chłopie, trzymaj tutaj ten kij. Patrz na niego ze smakiem, jakbyś miał go za chwilę zjeść. Otwórz usta. Zamknij. Po prostu patrz na niego ze smakiem i stój nieruchomo. I tyle. Całe twoje zadanie. O. A Zygmunt już w pracy. Dzień dobry, ciotuniu. Dzień dobry. Dzień dobry, wuju. Tak, tak, w pracy, w pracy. Jest tu co malować, prawda? Och, ciągnie malarzy do tych pól złocistych, do tych łąk zielonych, nad błękitnym niemnem rozciągnionych. Można li zerknąć? A, s'il vous plaît, bardzo proszę. Pięknie, pięknie. Drogi Zygmuncie, a cóż to jest? To jest, mój drogi wuju, to są winnice. A z kolei to? A to jest ogród oliwny. Ale nad Niemnem nie ma ogrodów oliwnych ani winnic. No nie ma. A tu są. A przepraszam, a gdzie tu ciotunia widzi Niemen? Tu się sączy. Ale ciociu, to jest Loara! Zaraz domaluję nad nią parę zamków. Loara i zamki, a Niemen? No ciocia chyba żartuje. Mam malować ten brunatny syf? Walę z pamięci Francję. A dlaczego? No, nie Polskę. No chyba wujek żartuje. Co ja mam tutaj malować? Ciocie? Wuja? Co mam tu malować? To pole brukwi, pole kapusty, całe to badziewie? Nie darmo mówią, im dalej na wschód, tym większy smród. O, Benedykcie, mój globus! Duszko! Ratuj globus! Ale Zygmuncie, no, zaraz. A ten człowiek tutaj? Ja jest Anselm Bohatyrowicz. To jest typowy paryski gawrosz, który zajada paryską bagietkę. Ja nie jest Anselm Bohatyrowicz. Pewnie, że nie, no wziąłem go po prostu, żeby mi się zgadzała ilość kończyn. Stój nieruchomo. Zaraz, no. Pawie? Papuszki? A gdzie są nasze, no, nadniemeńskie krowy? No chyba wuj żartuje. Nie po to kupowałem w Paryżu farby po 100 franków, żeby teraz mi malować polskie krowie łajno. Zygmuncie, to niedopuszczalne. Nie po to nasi przodkowie oraz przelewali krew za tę ziemię, żeby teraz tyś nie miał czego malować. Ale ciotuniu, no co to za ziemia? Przecież się przyjrzy, jak jest mokro to błoto, jak jest sucho to piach, całoroczny nadniemeński syf. Och, mój globus! Panie, zrób pan coś. A ja nie Anselm Bohatyrowicz. Ale przecież kraj to nie tylko pejzaże, to również język, to ludzie. Ale ciociu! Jaki język? Jacy ludzie? Chamstwo niemyte z jednym zębem! Co nie ukradnie, to chociaż popsuje i nic tylko k***a. Czycia się przejedzie autobusem, posłucha, co ludzie mówią. Na chodniku, na trawniku, w kinie, w teatrze, w siłowni, nad morzem, w Tatrach, we dnie, w nocy, na ziemi, w powietrzu, na morzu, jest tylko k***a i k***a. No, przecież się przejdzie za granicę, to od razu rodaka widać. Idzie środkiem ulicy nasz i sypie jak żniwasz na prawo, na lewo, k***a i k***a. Mój globus, ja nie zwariuję. A we Francji, ciociu, to nawet żaby są jadalne. A we Francji menel, to nie żaden menel, tylko kloszar. A no właśnie, ja jestem Anselm Bohatyrowicz, a we Francji to kto jest? Akurat wyleciało mi z głowy, jak jest po francusku kretyn.
Ale zaraz, no Zygmuncie. Człowiek tutaj, którego z taką łatwością nazwasz kretynem. Ale jam jest Anzen Bohaterowicz. Szafnij się pan. Bohaterowicz Anzen jest jam. Ten człowiek dostał dwie kule w powstaniu styczniowym. A co to, że kule kretynów nie mają? Chciało ci się, głupi chłopie, oddawać krew za ten bohomas? Otóż wyobraźcie sobie i przyjmijcie do wiadomości, że Polska, że wasze kresy nadniemieńskie, to jest zwykła dziura! Dziura! Straszna, czarna dziura! Dziur z gorystości się ze wszystkich dziur! Zaraz wam coś pokażę! To jest dziura! Patrzcie! Cywilizacyjne i humanistyczne kresy! To jest świat, a Polska to jest dziura! Dziura! Polska to jest dziura! Zygmuncie! Mój globus! Nie, to mój globus! Uciekajcie stąd do pioruna ciężkiego najdalej, jak się da! Ty chłopie, uciekaj, ratujcie, co tylko się da! To ja uciekam! Nie, o, zamilcz! To jest zdrada! Tak. To jest targowica! Wynoś się z mojego domu, ty targowiczeń! Targwowiczeń! Targwowiczeń! Wąt, mordo, nie myta! To była zgrana paczka. Pan Wołodyjowski, Podbipięta, Zagłoba Viva! I Chmicic. Kiedy trzeba, twardzi żołnierze. Kiedy trzeba, zgrywusy nie z tej ziemi. Panowie, a ci jak zwykle siedzą, piją, lulki palą. A właśnie panowie, ma ktoś może papierosa? Nie pal, bo nie urośniesz. Naprawdę? A wiecie, panowie, kto tak mówił? Nie pal, nie pal? Twoja matka? Nie, Azja. Viva! Właśnie, panie Michale, piwo się kończy. No i cóż z tego im, panie Zagłobo? A właśnie, na koń nie wsiadasz, siadli nie chwytasz. Właśnie, macie panowie, dosyć tego świętowania. Trzeba się brać do szabli, gdyż od północy z wielką siłą idzie na nas Tatar. I śleć. Jeszcze wódka i bar wzięty. Viva! Panowie, wódka, papieros i śledź. To jest dopiero trylogia. Przedni żart, ale siodłajmy już. Powoli konie. A u nas w barze nie ma ani jednego porządnego śledzia. Hańba! 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 A co jest? Dwie sine ryby! A, panga! A jeszcze inflanty w niebezpieczeństwie! Na Szweda trzeba ruszyć! Na Szwedów! A nie lepiej na Bułgarki? Lepiej! Trzykroć lepiej! Rybeńki, to jest moje odwieczne marzenie. Jakie? Jakie, panie, pan by pięto? Wziąć pod nóż trzy białogłowy naraz. Oho! Wiwat! To trzykrot wiwat! Przyjdzie na to czas! Przyjdzie, ale teraz Rzeczpospolita wzywa! Spokojnie, panie Michale, poczekaj, gdyż mamy dla ciebie piosnkę wielce udatną. Tak. Miał spodnie, małą koszulę i małą czapkę też miał. W ogóle małe,
ciało miał całe, lecz nigdy ciała nie dał. Choć wiele okazji miał. Choć z metra cięty, to mu dopięty, nikt nie rastał po gdy. Wyciągał szablę, to ludzie nagle prazi masową by. Ten komu wpychał szablę pan Michał, ze szczęścia w oczach miał łzy. Wiwat! Wiwat! Fajna piosenka, Michale! Piękna melodia, piękna, ale teraz już na koń! A wiecie, właśnie... A co się stało? Wać panowie! Wojna wybuchła! Hajma! Hajma! Światowa? Nie, międzykrajowa! Hańba i nuda! No, no, no. Ale wać panowie! Lepiej się napijmy! Viva! 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 Ale jeden z tych krajów to nasz! Który? Rzeczpospolita! A, to wiwat! Rzeczpospolita! Rzeczpospolita! Wiwat! Wiwat! Wy się tu bawicie, a teraz Polskę trzeba ratować! A właśnie, panowie, wiecie, kto wymyślił hasło teraz Polska? Kto? Hitler! Wiwat! Wiwat! Hańba! 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 Typowo polskie warchoły. Aby nam było dobrze, aby nam. A po nas już choćby potop. I tu się, bracie, mylisz. Bo pierwsze jest ogniem i mieczem. Drugi jest potop, a na samym końcu jesteś ty, pan Wołodyjowski. Na samym końcu? Jak psi ogon. To jest niestety hańba stulecia. Hańba. I tę zniewagę zniosę. Jeno, chodźmy już! Spokojnie, misie. Luźna guma. Mamy tu jeszcze małą cytrynóweczkę. O, Marenka, ale wiwacik, wiwacik! Panie Michale, pójdziemy z tobą, czemu nie? Tak. Ale musisz nam odpowiedzieć na jedną zmyślną zagadkę. Tak, tak, dawaj waść. Co to jest litr na czterech? No co to? Nic to! Viva! Jak tak, to ja idę do zakonu! Na zawsze! No błagam was, panowie! Ojczyzna w niebezpieczeństwie rozedrą Rzeczpospolitą jak kawał płótna! Będzie rozbiór! A co to jest rozbiór? Striptease. No to jest!